Cześć wszystkim. Opłan 7. Dalszy ciąg Baldur's Gate 3. Myślę, że jest co świętować. Wszyscy zdobyliśmy 8 poziom. A to oznacza, że czeka nas kolejna kolejka zwiększenia atrybutów. Dobra. Ale po kolei. Drzwi przez wymiary to brzmi spoko, ale większa niewidzialność również brzmi spoko. Dobra, weźmy to. Zastąpmy czar. Ten rozrost roślin jednak się nie przydał. Weźmy z powrotem. Zamęt czy strach, ponieważ brakowało mi czegoś na trzeci poziom, czego mógłbym użyć, jakiegoś cceka, a miałem wolne sloty z trzeciego poziomu w ostatniej walce, czy w przedostatniej. Dobra, z atutów po prostu bierzemy zwiększenie cechy, bach zręczność, bach charyzma. To powinno nam w wielu naszych mniej lub bardziej okazjonalnych rzutach pomóc. Masz nową akcję. Boskie uderzenie, trocizna. Akcja z użyciem broni. Raz na turę, kiedy wykonujesz atak wręcz, zadajesz obrażenie od broni. Obrażeń od broni i dodatkowo 1 do 8 obrażeń od trucizn. No to ciekawe. Znaczy, że masz po prostu zwiększony dodatkowe obrażenia wręcz. Fajnie, fajnie. Tobie zastanawiam się. Ciężki pancerz byłby może spoko. Ale często rzucamy nią również czary ofensywne, dlatego dodatkowa mądrość również się przydaje. Dajmy ci mądrość dodatkową. Na 12 poziomie ewentualnie zastanawiam się nad czymś innym. Jeżeli dobijemy 12 poziom. To wcale nie musi być oczywiste. Dobrze. Ty, Gale, weź większą niewidzialność. Też chcemy dać ci zamęt. Widmowy zabójca. Zesilna istotę. Najgorsze koszmary odnosi wówczas 4 do 40 obrażeń psychicznych w każdej turze. Nie może się poruszać. Oraz otrzymuje utrudnienie w testach cechy i testach ataku. Okej. Jest dużo obrażeń jak na turowe obrażenia. Więc to może nie jest zły pomysł, aczkolwiek to jest iluzja. I wymaga koncentracji. No, opcje też są fajne. Czarne macki. Zamęt. Weźmy to. Dobra, i atut. Tobie również weźmiemy. Inteligencję. Coś innego chcemy. Chyba nie. Uzdolniony może się również Bartowi przydać, jeżeli tego wcześniej nie wzięliśmy. Wziąłbym jakieś dodatkowe zdolności do biegłości. Dobra, bierzemy po prostu inteligencję. Tak, lepsze rzuty dla ciebie, dla czary na pewno się przydadzą. Dobra, skanonowy czar. Ty nie masz nigdy fajnych żadnych czarów. Nic, co by
Co by wspomagało twoje zdolności w walce? Może drzwi przez wymiary? Chociaż ty masz tak mało komórek na czary, że nie wiem, czy bym marnował jakokolwiek z nich na coś takiego. Weźmy przeciw drzwi przez wymiary. Dobra. Zwiększmy ci również charyzmę. To zwiększy ci obrażenia Eldritch Strike'a. Póki co zręczności nie potrzebujesz, bo masz swoje fajne rękawice, które dają ci 18 zręczności. Pod koniec gry, jeżeli dobijemy do 12 poziomu, mogę ci ewentualnie się zwiększyć o 1, jeżeli będzie taka potrzeba. Dobra. I to były nasze awanse. Coś miałem zrobić w związku z tymi awansami. Możemy dać wam dodatkowe zaklęcia. Tobie nie mam pojęcia, co chciałbym dać. Tobie dajmy tą może większą niewidzialność. Plus 4 moc z bolesną o uderzenie, tak, 5 do 14. Plus 1 obrażeń za zwiększoną charyzmę. No i dobra, no i ładnie. Przy okazji poprzeglądałem tutaj rzeczy. Na przykład spojrzałem, znalazłem pieśni dla żeglarzy, żołnierzy i żywiołaków. Domyślam się, że to są chwyty gitarowe. Nie będę wszystkich ich sprawdzał. Żadnego nie będę sprawdzał. Ale to brzmi chyba. Wydaje się być podobną melodią. Krasnoludka się spiła, aż bęben waliła. Drugą lufą poprawiła, czucie w ustach straciła. Nie, brakuje jednej zwrotki. Trzecią kolejkę polała, spod stołu nie stała. Po pierwszym głębszym elf się zatoczył, drugi toast elfa zmroczył, a po trzeciej kolejce zemdliło go wielce. Hej, ha, pijmy do dna. No cóż. I inne fajne piosenki. Dobra, poza tym. To były te drzwi. Już sobie je otworzyłem przy pomocy tego klucza, który nam wydropił z grubasa. Okazuje się, że to jest coś ciekawego. Nie wchodziłem głębiej. Stwierdziłem, że razem to wyeksplorujemy, co tu mamy. Pewnie tak. W beczkach jak zwykle nic ciekawego. Zapasy. Dobra. Mamy teraz dodatkową bonus ze zręczności. Do zwinnych rąk. Nie powinniśmy już nigdy żadnego rzutu na zwinne rączki zawalić. Korodujący ichor. Gdy postać nosząca zadaje obrażenie od kwasu, nakłada również toksyczny wizję w nocy. I składniki. Tu nic. Notatki z badań. Research notes. They describe a powerful venom extracted from a rare purple worm. Distiller Thizzable Thorm sought to create a fatal poison using the worm's gullet. He procured several parts of a worm gullet, but rinsed one in error. The poison he brewed was noxious, but not fatal. Thizzable devoted months to formulating a deadly poison with the remaining ingredients, without success. After exhaustive experimentation, he was able to make a near-deadly extract from the glands. But to complete his poison, Thizzabald required one last ingredient,
The petals of a corpse rose. The book's index reveals corpse roses may grow near tombs, mausoleums, and particularly redolent cadavers. Thistlebald enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse rose petals and other ingredients and deliver them to a covert location. Unfortunately, a deep purple stain darkens the final page, obscuring the parcel's destination. Skup wzrok na stronie. Mentalnie oddziel ślad inkaustu od purpurowych plam. Pięknie. Your mind separates the black from the blue, revealing the stash's location. You mark your map as a reminder. With the corpse rose petals the package contains, you might create Thistlebald's purple worm poison. Okej. Okay. No to, że nawet nie będziemy potrzebowali tutaj wracać. Dobra. Co to mamy? Całą masę trucizm. Tak, cała masa trucizm, tak jak wspominała książka. W tej księdze staranną dłonią zapisano wszystkie dostawy do ubywającego księżyca. Na ostatnich stronach za kolei znajdują się osobiste refleksje gorzelnika. Harfiarzom niemal się powiodło. Otruli samego ojca Kefrika, choć on sam twierdzi, że nie odczuwa żadnych dolegliwości. Malus zauważył, że miał szczęście. Może jest medykiem, ale przy tym też ślepym głupcem. Ojciec osiągnął to, czym ja mogę tylko marzyć. Nieśmiertelność. Okej. Cyk, cyk, cyk. Złoto. Zamroczony drań, maczuga dwuręczna, furia pijanicy. Gdy postać jest pijana, zyskuje ułatwienie w testach ataku. Każdemu atakowi towarzyszy również wybuch zadający obrażenia od dźwięku. Nieustępliwość. Kiedy twój atak kończy się chybieniem, zadajesz jedną punkt obrażeń. Fajne, gdybyśmy grali pijanymi mistrzami albo barbarzyńcami typowymi, albo po prostu krasnoludem. Wiadomo, wszystkie krasnoludy to pijusy, ale nie, więc będzie na sprzedaż. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś ciekawego, jeśli zmierzasz zawiesiny jadowitego kła z witrolem ze świecy Lolf lub z dowolnym innym witrolem, wyjdzie ci trucizna Kakarakap. Gdy w alchemii wątpliwości znajdą cię, gdy zmarzy ekstazy ci się, gdy w mym gardle wieźnie krzyk, Kakarakap wciąż mi się śni. Nie udało się plan z platynową łuską, się nie udało, bolało tak strasznie. Okej. Okay. Dobra, tutaj pułapkę. 14 aż. O! A nasza zwiększona zręczność nas nie ocaliła. Przydała się biegłość w paluszkach. Dobra. Więcej rzeczy. Dobra, mamy zaznaczoną tą. Mamy. Albo to. Okej, okay, to później musimy pójść. To zbadamy niedługo. Zobaczymy, co z tą trucizną. To nic. What's that? Pam, pam, pam.
Dobra. To robimy szybkie cięcie. Widzimy się z powrotem u tego elfa, który nam zlecił znaleźć tę książkę. Seems like a good moment to talk. The air stirs in trepidation. You have the ledger. Skąd wiesz, że mam notatnik? The raven always knows. Najpierw mi powiedz, po co ci on? To punish a murderer. If that is not enough, leave. I have no time for those lacking commitment. No dobra, zobaczmy, co się wydarzy. Weź go. We have it. Her lies, her guilt. Madeline reported her friends to a dark justiciar and fled when they were butchered. Well, she flees no more. I will be the conduit for Madeline's spirit. I will force her to face trial, and you will be the judge. Make her beg. Make her suffer. Chcę najpierw usłyszeć jej historię. Domyślam się, że to nie lada opowieść. Careful, for a serpent in life is a serpent in death. Witness. You. He said I was going to be punished. That you'd be the judge. But I didn't mean to hurt anyone. Nie wierzę jej. Może mi opowiesz, co się stało? I said it didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The Dark Justicia promised she was gonna chat with him. She promised. Co właściwie mroczna sędzia zrobiła twoim przyjaciołom? A może skoro to było narzekanie po pijaku, to dlaczego na nich doniosłaś? The Dark Justiciar said to report everything, big or small. She ain't the type you say no to. She gave him a dagger each and told him to press it against their stomachs on the count of three to start stabbing and not stop till she said so. She never said stop. I'd do anything to take it back. Anything. Dobra, mamy dwie, trzy opcje. Klasyczna opowieść o tchórzostwie. Gdybyś była bohaterką mojej historii, zabiłbym cię natychmiast. You're right. I'm a killer. A monster. I should have died instead. Ah! Glorious. Look, my hand still shakes. You broke her most thoroughly. Well done. To była jakaś twoja perwersyjna fantazja. Fantazja, prawda? Perhaps. But we both got what we wanted, didn't we? You have done well. Her pain and anguish were sublime. I will treasure it. Here. For your services. Should I find another murderer in need of torment, I shall call upon you. Przyjemność po mojej stronie. I'd say bye, but you'll be dead.
stałaś inspiracją. A my dostaliśmy. Przywołaj kruka Kracha. Przywołaj kruka, który może oślepić wrogów i dziobem. Okej. Okay. Czy ktoś ma wolne miejsce? Nie. To ewentualnie moglibyśmy usunąć. Ale może się to przydawać czasami, więc... Nie. No cóż. Fajne przedmioty, ale już mamy fajniejsze. No i dobra, no i to wszystko. Wracamy do Rafe Wynn. Zobaczmy jeszcze ten kawałek miasta, który nie zbadaliśmy, a potem pójdziemy poszukać tych zapasów alchemicznych. North, North Rythwin, East Rythwin Toll House, South Moonrise Towers, West the Waning Moon. Dużo jest szkieletów. Myślę się, że większość z nich nie posiada nic ciekawego. 3 złota to 3 złota. Cena dumy. Zapis przemowy, którą Kefrick Thorn wygłosił do swoich żołnierzy przed zwycięską bitwą z siłami druidów i harfiarzy. No to już spotkałem wcześniej. Mówi... Mówi coś o złocie, że o... Bierzcie złoto, niegodziwcy. On nie pracuje dla złota. On chce tylko patrzeć, jak świat płonie. Czy coś w ten deseń. Dobra, tu mamy z powrotem tą jego statuę. Byliśmy na wyższym piętrze, chyba nie. Otworzę z ciekawości. Nic. Trochę wina i nic. Dobra. A co tutaj mamy? Here, House of Healing. West, Baldur's Gate. East, Central Square. Ciekawe, że oczywiście tam jest wyjście jakieś do wrót Baldura. Czy jest jakiś w sposób zablokowany tymczasowo. Fajnie. Brakowało mi jakiejś bitki. Dobra. Will Wolgast fail to kill you? I won't make the same mistake. Są trochę potężniejsi niż ci ostatni. Mają 9 poziom. Wszyscy mają 9 poziom. Gdybyśmy nie byli na 8, to prawdopodobnie mogłoby to stanowić trochę wyzwania. Dobra, spróbuj tutaj podejść. Czy zdołasz ich obojka strącić?
Fajnie by było przynajmniej tego strącić. Może raczej tego, bo on ma miecz. Jak go strącimy, to będzie musiał na koło iść. Dobra, czy jest jakaś opcja tak, żeby jego strącić? Może. Zobaczmy. Albo odpiął, odeprął to. Dobra. Czy oni będą mogli tędy wskoczyć? Zakładam, że będą musieli iść naokoło. Spróbuję im zablokować drogę pajęczyną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Możesz się jakoś skryć, żeby nie być w linii strzału? Może. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz triku z odrzucaniem. Sama punktów ruchu, czy jesteś... Nie jesteś wystarczająco blisko, żeby go zadać. Dobra. Tego się goście najbardziej boję. To spróbujmy go przekląć na siłę. Dobra. Weź broń. Teraz spróbuję uciec, to może go ciachniesz. Zobaczymy. Ale jest zmniejszenie. Ciekawe. Dużo masz strzałów. Za mało punktów ruchu. Dobra. O! Możemy kolejnego strażnika przywołać. Strażnik wiary. Jeżeli ktoś spróbuje mnie zaatakować, to oberwie. Może nawet zablokuje ruch tamtym. Dobra, nie masz niestety leczonka. Możesz dać nam masowe kojące słowo. To też coś pomoże. Dobra. No i teraz wasza kolej. Sionika Gitianki. Skok. A masz? Will, masz jedną komórkę i właśnie to chyba anulowało ci koncentrację, nie jestem pewien. Nie reaguj. Dobra, strażnik już prawie nie żyje, ale zrobił swoją część roboty. Dobra. Skoro
Mamy strażnika za osłonę. Może spróbujmy... Tak, spróbuję jeszcze ją przekląć jeszcze raz. Dobra, i ognia. 70%, okej. Dobra. Brak kontroli, powalenie. Nie fajnie. No to cóż, no to tobą nic nie zrobimy. Przed tobą coś zrobimy. Siopaczka weteran. Okej, nie odnowiłem ci ładunków. Masz ograniczoną ilość rzeczy. Czwartego poziomu, kurczę. Czwartego poziomu może coś fajnego może moglibyśmy rzucić. Przywołanie mniejszego żywiołaka. Azer. Dobra, tutaj. Zobaczymy, jak on się spławi. Sprawi. Dobra. Ucieka. To nie było miłe. Dobra. Tamtymi na razie się nie przejmuję. Dajmy sobie leczonko maksymalne na mnie. Ładnie. I może dajmy też duchową broń z tej strony. Tak jak zwykle młotek. Może, jeżeli tamci będą szli z tamtej strony, to może ten młotek ich jakoś spowolni. Dobra? Okej, skok. Dobra, mam. Dlaczego nie wstaję? Brak kontroli, powalenie. To dlaczego nie mogę wstać? Nieprzytomność. Powalenie, nieprzytomność, okej. Czy mogę coś na to zaradzić? Nie rozumiem tego opisu. Nie wiem, czy możemy ci pomóc? Powalenia. Próbuj pomóc mu, Gale. Czy mi? Okej. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem. Dobrze. Jakie mamy opcje?
Fajnie byłoby się jej pozbyć. Tej pani jakoś się nie... Albo łuczników też fajnie byłoby się pozbyć. Czy mogli go oślepić? Jesteśmy nadmiernie obciążeni. Co, czyżbyśmy stracili siłę? Nie wiem. Gdybyśmy go oślepili, jaką ty masz kondycję? Plus 6 rzutów obronnych. Mała szansa na to. Może lepiej spróbować was zamęcić. Spróbujmy. Tak lepiej. Dobra. Możemy dać sobie jeszcze dodatkowo leczonko. Powiedzmy drugiego poziomu. Myślałem, że kliknąłem drugiego poziomu, ale nie. Kliknąłem coś innego. No cóż, trudno. Dobra, ty jesteś dalej zaklęta. Więc postrzelamy sobie jeszcze do ciebie. Ścieżka zablokowana. Tak moim zdaniem powinniśmy mieć linię strzału, ale co ja tam mogę wiedzieć na ten temat? Okej. Ten blokuje nam linię strzału. Nawet mimo iż nie wygląda tak. Dobra, będziemy musieli jakoś inaczej sobie z nią poradzić. Dobra, pytanie czy wy chcecie oberwać? Ty chcesz oberwać, dobra. Dwa chybienia, fajnie. Ty pomogłeś mi, to teraz się schowaj. Fajnie, strzelajcie do swoich. Dobra. Podejdź tutaj bliżej. Święty płomień. Na niego? Czemu by nie? Dobra. A to dziad. Chowa się. Robi na nas uderzenia, potem chowa się w miejsce, w które nie mamy zasięgu na niego. Dobra. Podejdź tutaj tak blisko jak możesz. W następnej turze może go. Może go zaatakujesz. Ty masz coś specjalnego. Palące ugodzenie raz na potyczkę. Słabiający atak, wstrząsające uderzenie. Mech. Dobra, walnij jego. Masz jeszcze jakiś atak? Nie. Dobra. Czy mamy gdzieś jakąkolwiek linię strzału na niego? Nie. Dobra, to na razie skupmy się na nich. Potem jak ich wyeliminujemy, to zastanowimy się, co z nimi zrobić. Póki co chowajmy się tutaj, może tutaj nie będzie miało na nas linii strzału. Dobra, skocz tutaj.
Czy tutaj będziesz miał na nią linię strzału? Nie? Nadal liczy się za blokadę? O, masz. Świetnie, to ognia. Dobra, schowaj się. A ty masz magiczne pociski, które mają gdzieś linię strzału, to ognia. Pięknie. Ładnie. Jeszcze powalenie dodatkowo. Fajne rzeczy tu robią, podoba mi się to. Dobra. Skacz też tutaj. Ciekawe, że nie możemy jego przycelować z jakiegoś powodu, że kompletnie nie mamy na niego linii strzału. Dobra, skoro jest powalony, to też nie powinien sprawiać problemu. Przywalmy tobie maczugą. Dawaj, boskie uderzenie. Niedługo im się skończy zamęt, więc możemy się bardziej na nich na razie skupić. Dobra. Ty niedługo dolecisz do niego. Dobra, ja mu się skończył już zamęt. Dobra, ładujmy w niego co możesz. Zapomniałem, że on ma ripostę. Trudno. Dobra. Ty. Jaką ty masz drugą broń? Rytualny sztylet, dobra. Atakuj go. Riposta, też zapomniałem o ripoście. Dobra. Możemy ci jakoś pomóc. Możemy jeszcze raz. Możemy go oślepić, spróbować tego gościa. Możemy spróbować im trzasnąć. Cóż, ciężko będzie znaleźć takie miejsce, żeby nie zranić naszych. Jednak źle ustaliłem trochę serduszko. Strach dosięga tylko do niego. Dobra, użyjmy jakieś trucizny. Przykład prostej trucizny i walmy w niego. Dobra. Ty masz na niego linię strzału? Nie. Próbuj podejść trochę bliżej. Masz. Dobra, ognia. Brakuje mi tych czasów, kiedy ataki dystansowe wręcz powodowały ataki okazyjne. Dobra, możemy ich przestraszyć.
Spróbujmy. To by nam pomogło. Groza, broń uproszczona, świetnie. Możemy sobie też zrobić szybkie leczonko. Czemu by nie? Trafienie krytyczne, ładnie. Dobra. Nie wiem, co się wydarzyło, ale rzeczy poginęły, więc dobrze. Ach, sztymendo. Dobra, spróbujemy cię trafić. A. Mało punktów życia ci zostało. Coś cię mocno urządziło. Dobra. Dobra, myślę, że sobie zaśpiewamy. I Will najpierw zdzieli tego gościa. Dobra. Teraz możesz jego zdzielić, chociaż on ma ripostę. To może najpierw, żeby... Kurczę, żeby ktoś aktywował jego ripostę. Co oznacza zatacza się? Dobra, nieważne. Dobra, dawaj boskie uderzenie. Przynajmniej trucizna weszła. Teraz ty ciachaj. Bienie krytyczne. Dobra, spróbuj się tutaj schować. Że nie będzie miał na ciebie linii strzału, mam nadzieję. Jakieś liczonko, czemu by nie? Dobra, Gale. Przywal mu magiczne pociski. Gość jest na wyjściu. Jesteś unieruchomiony czymś. Przerażeniem. O, biedny Gale. Dobra, dolecisz, żeby go walnąć? Dolecisz, to go walnij. A w tym czasie... Możesz się poruszyć. Też jesteś przerażony. Dobra, możemy go zabić. Nie za bardzo. Dobra. Tak samo jak wcześniej. Najpierw ty aktywuj ripostę. I teraz Will. Zniszcz go. Pięknie. Ja się może skryję tutaj za tym pomnikiem. Za mało zasobów, szybkość ruchu. A tak, jesteśmy przerażeni, więc się za bardzo nie ruszymy. Możemy mu trzask zawalić? Możemy. To może go nawet zabije. Rzeczy samej. Dobra, co oni mieli? Jakieś mało ważne rzeczy. O nie! Pieczony miniaturowy wielki kosmiczny chomik! O! Co za bestie!
Kto może zrobić coś takiemu biednemu chomikowi? O nie. Nie mam żadnych... Nie mam żadnych przeciwwskazań przeciwko temu, że mordujemy tej gitianki bez... jak to mówić? Bez obaw? Nie masz nic ciekawego. Ty może masz coś? Gitianki. Szynka w miodzie, pysznie. Dobra, nie mam już żadnych odpoczynków krótkich, więc niedługo czeka nas... odpoczynek długi, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Przyspieszona magiczna dłoń. Może rzucić magiczną dłoń w ramach akcji dodatkowej. Okej. Okay. Ale po co? Psioniczna osłona. Jeżeli zbroja wykryje, że nosząca ją postać jest gitianki, postać otrzymuje odporność na obrażenia psychiczne. Okej, okay, bezużyteczne. Królewskie rozkazy, tu możemy się domyśleć. Wykonaj rozkaz, podtrzymaj intruzus, odzyskaj małych własność, albo czeka cię surowa kara z rozkazu twojej królowej. Okej. Okay. Telekinę, zarzuty, obronna siła. Kompletnie bezużyteczne. Do niczego. Dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj szybko. No, czyż całkiem niezły postęp do następnego. Dobra, gdzie nasza droga do... Clustered fires and tents. The Absolute's army is camped here. Better not press my luck. Okej. Odpowiadało nam na pytanie, dlaczego nie możemy sobie po prostu pójść do Wrót Baldura. Dobra, w następnym odcinku pójdziemy, zobaczymy, co spowoduje, jeżeli spróbuję tam mimo wszystko pójść. Myślę, że po prostu nas przegonią. Wątpię, żeby była opcja, żebyśmy mogli po prostu ich pozabijać i przejść. Dobra, poza tym, tak, czeka nas dłuższy odpoczynek, żeby odnowić wszystkie zasoby. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.